Witajcie, w dzisiejszym Track Story o teledyskach postaramy się, abyście się nie nudzili. Gotowi? Ale ostrzegamy, będzie się działo. Na początek uderzenie mocy z australijskiego interioru. Jazda! Zobaczmy, jakie pierwsze wrażenia mają nasi jurorzy. Ciekawe, czy się podobało. Podobało. Jest fajny wokal, ładna dziewczyna, fajna muzyczka, fajny klimacik, ładny teledysk. Ładne ujęcia, zwłaszcza kół i drogi. A pięknie też pokazana Australia. Tytułowe koła to koła Toyoty Land Cruiser. Na tamtejsze drogi potrzeba takich solidnych samochodów. A muzyka świetna, w sam raz do jazdy po takim szutrze. Shooter to nie jest, ale co do reszty, zgadzam się z kolegą. Taki mały, a taki złośliwy. Ciekawe, w kogo się wdał. Zobaczymy, co tam jeszcze ciekawego w tej Australii pokazują. Jakieś wnioski? Pytam, bo mam wrażenie, że w teledysku ciągle widać to samo. No coś jest na rzeczy. Babeczka co prawda lekko się przebiera od czasu do czasu, ale Lee Kernaghan ciągle w tej samej koszulce. A mnie zastanawia, gdzie on trzyma w tej Toyocie kapelusz? W schowku przed pasażerką? Nie, wozi na pasę, przypięty pasami. Ale że się nie zakurzy. Plandeką przykrył, tak jak gitarę. Nie słuchajcie ich, oni to tak z zazdrości mówią. Chcieliby wyglądać tak jak Lee, wozić takie laski i mieszkać w Australii. A tu bieda. Racja, może zobaczmy kolejny teledysk. I laska też będzie, czyli miłość po słowacku, bo akcja rozgrywa się po drugiej stronie Tatr. Aj veľký labužník a sníval som, keď ešte bol som malý, že raz keď vyrastiem, svoj traktor ja mať chcem, ten zetor krásny na blízkaní. Sielská atmosféra, ładne dziewczyny, ładny zetor i morze gruszkówki. Czego chcieć więcej? Przez pierwsze chwile teledysku to nie wiadomo, czy to Słowacja, czy Bawaria. Też myślałem, że to jakaś folksmusik o alpejskim rodowodzie. A to tymczasem spod samiuśkich Tatr. Ale styl współczesnego folkloru z Niemiec dobrze się tu udał. Myślę, że na weselu utwór doczekałby się kilku bisów. A całość? Bardzo plastyczna. Dziewczyny, kolory, atmosfera z muzyką. Dziewczyny też są plastyczne? Tego jeszcze nie słyszałem. Ale zobaczmy, co tam jeszcze ciekawego Słowacy pokazali. I jak? Co tam baczne oczy naszych jurorów wypatrzyły? O dziewczynach już była mowa, więc... O zetorze nie było, a tymczasem tu jest zetor 25A, konkurent polskiego Ursusa C325. Był tak samo legendarny jak nasz ciągnik, a ten, który widzimy, jest w pięknym stanie technicznym. Te małe ciągniki z lat 40. i 60. mają w sobie jakiś taki klimat i styl. Lato, wieś, traktor, właśnie to kanty takie ludowe. To nic innego jak wspomnienia z wakacji spędzonych na wsi, u cioci lub babci. Tu nie ma żadnej duszy. Ciekawą postacią jest wykonawca tego teledysku, tej piosenki. To Martin Jakubec, człowiek orkiestra, dosłownie i w przenośni. Przedsiębiorca, polityk, piosenkarz, prezenter,
ma 2 doktoraty, a nawet kandydował na urząd prezydenta Słowacji. Można, można, a nawet trzeba zobaczyć kolejny teledysk. Widzę, że jurorzy są nieco wstrząśnięci, ale nie zmieszani, więc pewnie podzielą się swoimi wrażeniami. Co to jest? To jakiś Bollywood? Dla PGR-u? Chyba trochę po czasie zresztą. Ale co chcesz? Bollywood produkuje setki filmów rocznie, a ich producenci stale poszukują nowych miejsc do kręcenia, tak aby wyróżnić się od konkurencji. Stąd pewnie wybór Bułgarii na miejsce kręcenia tego teledysku. No, jak widać, stąd też samochody z naszego regionu. No właśnie, zobaczmy jakie. Jakie pojazdy pojawiły się w tym teledysku? Widać kilka marek. Widać tu Gaza 51, Łaza, Ife, a nawet Zetora. Nasz boski bohater teledysku przyjechał na pole, w swoje pole, aby sprawdzić, jak tam pracują jego pracownice. Dosłownie pan i władca. Boski bohater, wystylizowany na Freddiego Mercurego, kręci tylko laski. Wolno mu, bo pan Maharadża, słyszymy w tej piosence. A miejscowym to nawet się nie chce tańczyć. Jak rozumiem, Hindusi odpląsają swoje kawałki i pojadą do domu, a miejscowi będą musieli się zająć zbieraniem zboża. No widać, że bollywoodzki film nie każdemu odpowiada, bo panie z mobilnego sklepu są znudzone na maksa. A co myślisz? Że kręcili to za pierwszym razem? Na pewno robili setki powtórzeń i ujęć. Cały dzień na słońcu i w kurzu dla 3 minut teledysku wcale im się nie dziwię. Ja w sumie też, ale czas kończyć. Do następnego Trakstory o teledyskach.